Państwa bardzo serdecznie. Jestem Wam wdzięczny za to, że możemy spotkać się dzisiaj w cyklu biblijnym Od Słowa do Słowa. Będziemy rozważać kolejne zagadnienie Pisma Świętego. Pismo Święte jest jak gdyby taką pochodnią. Tutaj mamy lampkę taką wystylizowaną z świecą, co jest symbolem światłości, jakie Pismo Święte wnosi w nasze życie. Ale ja mam też tutaj taki rekwizyt, który chciałbym Państwu przedstawić. Mam oczywiście portfel. Jak się domyślacie, są tutaj zdjęcia. Może ktoś zgadnie, jakie mogą być tutaj zdjęcia. No na pewno współmałżonki, dzieci, ale mam jedno szczególne zdjęcie. I chyba Państwo się nie domyślacie, jakie, więc pozwólcie, że je pokażę. Otóż mam zdjęcie, na którym jestem przedstawiony w wieku 17 lat, gdy przyjmowałem chrzest. Było to, proszę Państwa, 45 lat temu. I pozwólcie, że powiem dzisiaj coś na temat chrztu. W ogóle chrzest to jest coś pięknego, coś wzruszającego. Przeżywałem to niezwykle głęboko i cieszyłem się, że mogę zawrzeć przymierze z Bogiem. Była to moja decyzja wybrania Boga jako mojego przewodnika w całym moim życiu. Ale niestety chrzest rodzi też pewne kontrowersje teologiczne. I chciałbym na ten temat z Państwem porozmawiać. Nieraz jak rozmawiam z różnego rodzaju chrześcijanami, z różnych orientacji religijnych, chrześcijańskich, pytam się, czy byliście Państwo chrzczeni? No tak, byliśmy chrzczeni. Niektórzy nie pamiętają dokładnie chrztu, bo byli maleńkimi dziećmi, gdy byli chrzczeni, ale spotkałem też takie osoby, które twierdziły, że pamiętają dokładnie, bo byli dorosłymi osobami i byli ochrzczeni. I pytam wtedy, a jaką formułę wypowiedziano, proszę Państwa, gdy byliście ochrzczeni? I już spotkałem się z takimi formułami. Zasadniczo ludzie są ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale spotkałem też takich ludzi, którzy byli ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha tej organizacji. Ale byli też tacy ludzie, którzy zostali ochrzczeni w imię Ojca i Syna. Ale spotkałem też takich ludzi, którzy zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. I powstaje takie pytanie. Jaka formuła ma takie głębokie uzasadnienie biblijne? To chyba ważne. Jeżeli zawieramy chrzest, przymierze z Bogiem, to jak to przymierze przebiega? Każda panna szczególnie przeżywa nadzwyczaj swój ślub i planuje go i tam każdy szczegół jest określony, zaplanowany. I powstaje takie pytanie, czy chrzest to jest pewna taka improwizacja i dowolność, czy też on jest zaplanowany i przez Boga? I przez kogo? No przez Pana Boga. Czy Pan Bóg tylko obrządek taki wizualny zdefiniował, a czy formuła jest określona w Piśmie Świętym? No chciałbym właśnie kilka słów na ten temat powiedzieć. Ale sięgnijmy, proszę Państwa, do prapoczątków chrztu, bo w zasadzie my nie wiemy, kiedy chrzest powstał, w jakich okolicznościach. My wiemy tylko tyle, że gdy budowano świątynię, to oczywiście była taka kadzi przed świątynią, która zawierała wodę i kapłani, którzy wchodzili do świątyni, obmywali się w tej kadzi. I sądzę, tak domniemam, że początek chrztu tam właśnie w tych obrzędach ma swój początek. Później, proszę Państwa, spotykamy się z chrztem w tradycji żydowskiej, ale on miał swój początek taki
Właściwie muszę jeszcze się cofnąć troszeczkę w historii. Pozwólcie Państwo, bo chrzest to jest takie przymierze, prawda? Chrzest to jest przymierze z Bogiem. I powstaje pytanie, czy były też jakieś przymierza już w Piśmie Świętym przedstawione? I pozwólcie Państwo, że ja tylko wspomnę, że również chrzest w odmiennej formie jako przymierze zawierał również Abraham z Panem Bogiem. Tam nie było zanurzenia, ale czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg, obiecując Abrahamowi potomstwo i ziemię chananejską, powiedział mu również, że popiera to przyrzeczenie i kazał rozciąć zwierzęta, ptaki też zabić, położyć po obu stronach takiej ścieżki i gdy nastał zmierzch, to przesunęła się taka pochodnia między tymi rozciętymi zwierzętami, to Pan Bóg przysięgał, Pan Bóg zniżył się do obyczajów ludzi i tym sposobem powiedział, dotrzymam to słowo i to, ten obrzęd jest znakiem tego przymierza, a to przymierze było znane też w historii na wschodzie i oznaczało, że kto nie dotrzyma przyrzeczenia, niech będzie potraktowany tak jak te zwierzęta. Spotykamy się też z czymś takim, jak Jakub po obudzeniu się w luz, gdy przyśniła mu się ta drabina, to przerażony, ale też podekscytowany tym, że Pan Bóg mu się objawił, powiedział, że to jest dom Boży. I tam postawił stelę i uczynił pewne przyrzeczenie. Więc zazwyczaj, zawsze jakimś ważnym momentom, które były związane z przyrzeczeniem, z jakimś ślubowaniem, towarzyszyła uroczystość pewna, pewien obrzęd, taki wizualny, ale nie wątpię, że była też wypowiadana jakaś formuła. No, gdy przejdziemy do czasów właśnie żydowskich, przed Panem Jezusem Chrystusem, gdy przyjmowano pogan do społeczności żydowskiej, to ich również niejako chrzczono. Zanurzano ich w takim pojemniku, przez który przepływała woda. On miał określone parametry, wielkość. Nazywała się to mykwa. I zgodnie z encyklopedią katolicką, według tradycji prawnej, wszyscy konwertyci, więc wszyscy poganie przechodzący na religię żydowską, byli zanurzani w mykwie. Więc czytamy to również w Brytanice, w encyklopedii. Więc obrzęd zanurzenia w wodzie towarzyszył przejściu z pogaństwa na żydostwo. Taki był zwyczaj, taka była uświęcona piękna tradycja. Nie wątpię, że wtedy wypowiadano również jakąś formułę nad tym człowiekiem. Wyobrażam sobie, że odnoszono się do Boga, bo wstępował do domu Bożego. Więc jakaś formuła odwołująca się do imienia Bożego na pewno była wtedy wypowiedziana, ale nie znamy jej. Kolejny taki chrzest, już opisany wyraźnie w Piśmie Świętym, stosował Jan Chrzciciel. I mamy opis w każdej Ewangelii. Był to moment i fragment w tych dziejach Jana, tak ważny, że w każdej Ewangelii został on uwieczniony. Gdybyśmy przeczytali z Ewangelii Marka z pierwszego rozdziału od 1 do 11, to pozwólcie Państwo, że zapoznam Państwa z nim. Tu jest właśnie ładnie to pięknie opisane. Czytamy, że wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni, głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Wciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej, pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemykał jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Bardzo ważny jest tutaj ten fragment, że to był taki chrzest pokuty, nawrócenia. Inne Ewangelie to jeszcze też nam szerzej podnoszą i opisują. I w tym obrzędzie
Był taki policzek, który Jan Chrzciciel dał religii żydowskiej, takiej skostniałej już w owym czasie. Powiedział im w ten sposób: musicie się tak ochrzcić, jak się chrzczą poganie. To tak, jak gdyby im delikatnie powiedział: zeświadczenie was objęło niesamowicie. Zrównani jesteście z poganami i musicie się nawrócić do Boga Izraelskiego, wyznać grzechy. I całe rzesze ludzi do niego przychodziło, i żołnierze, i faryzeusze. I tam padały nieraz jakieś gorzkie słowa. Ale to był chrzest pokuty. Jak wyglądał? Wchodzono do wody, bo Pan Jezus wszedł do wody i wyszedł z wody. Więc to był chrzest osoby dorosłej, bo Pan Jezus, gdy się ścił, miał około 30 lat, polegający na zanurzeniu. Stąd baptizo, zanurzam. Ale jakie słowa wypowiadał wtedy Jan Chrzciciel? Nie wiemy. Ale nie wątpię, że wołał o wyznanie grzechów, o nawrócenie się, ale czy tam padało imię Boga Najwyższego? Być może. A raczej nie wyobrażam sobie, żeby tak nie było. Oczywiście nie w postaci tetragramu, bo nikt go nie używał, ale odwołano się do wiekuistego, do Stworzyciela, do Boga, którego później Pan Jezus nazwał Ojcem. Okazuje się, że gdy uczniowie przyjęli tą misję Pana Jezusa Chrystusa, którą On im zlecił, to również chrzcili. I czytamy, że w pewnym okresie nawet większe mieli powodzenie aniżeli uczniowie Jana, dlatego że wiele osób do nich przychodziło. Ale czytamy o tym, że Pan Jezus, gdy rozmawiał z Samarytanką, to czytamy wcześniej takie właśnie wprowadzenie. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę. Więc chrzcili uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. Ale jaką wypowiadali wtedy formułę? Nie wiemy. Ale sądzę, że odnosili się do Boga Stworzyciela, wiekuistego. Gdy chrzest był zawarciem przymierza z drugą stroną, więc przy tej uroczystości padały na pewno stwierdzenia przynajmniej tej ważniejszej strony, imię tej ważniejszej strony. No dobrze. A gdy Pan Jezus Chrystus odchodził z ziemi, to już wyraźnie sformułował, jaka ma być formuła chrzcielna. I w Ewangelii Mateusza znamy wszyscy ten tekst. To są ostatnie słowa i jak gdyby taka testamentalna wola wyrażona Pana Jezusa Chrystusa w tym momencie, gdzie czytamy: idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Problem polega na tym, że ilekroć w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie opisany jest chrzest, nigdzie ta formuła nie jest przytoczona. I powstaje pytanie, w czasie chrztu, gdzie zanurzano ludzi dorosłych w wodzie, jaką formułę wypowiadano nad nimi? I tutaj właśnie jest pole do domysłów, do różnych kontrowersji, ale chciałbym, abyśmy przeanalizowali taki niezwykle ważny moment. Mamy około 80 tekstów w Piśmie Świętym, gdzie jest użyte sformułowanie chrzcić, podaje według systemu Stronga, i około 22 sformułowania dotyczące chrztu i gdzieś 5-10 pokrewnych sformułowań. W sumie więc mamy około 100 kilka tekstów, w których opisany jest fakt chrztu ludzi, którzy przyjmują chrześcijaństwo. I chciałbym z Państwem przeczytać kilka tekstów, żebyśmy rozstrzygnęli taką kwestię, jaka atmosfera temu towarzyszyła. Może to jest bardzo ważne. Ale czy przypominacie sobie Państwo osoby, które na pewno zostały ochrzczone, gdzie Pismo Święte wyraźnie opisuje to?
ponieważ czasu nie mamy za wiele, chciałbym tylko przypomnieć i przytoczyć. Czy Paweł został ochrzczony? Tak, został ochrzczony. Zaraz mu później opadły te łuski z oczu, przejrzał. Ale chciałbym jednak, żebyśmy ten tekst przeczytali, proszę Państwa. Dlatego, że chciałbym dzisiaj skłonić Was do pewnego wniosku. A jeżeli to ma być Wasz wniosek, niechże on będzie na podstawie Pisma Świętego, a nie na podstawie mojej wypowiedzi. Więc kilka takich tekstów czytamy. Najpierw jak Samaria przyjęła Słowo Boże. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi. Jaka atmosfera była w momencie chrztu? Na pewno atmosfera wielkiej podniosłości i oddania Bogu. Będę stawiał to pytanie kilka razy. Później wyciągnę z tego pewien wniosek. No proszę Państwa, czytamy również o tym, jak dworzanin królowej Kandaki przyjął chrzest. To też jest dalsza część 8 rozdziału. Czytamy, że właśnie ten dworzanin nie za bardzo rozumiał, co czyta z proroctwa Izajasza. Filip podszedł i padają takie pytania. Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip, wychodząc z tego tak z tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip. Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz i obaj Filip i dworzanin zeszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa, a dworzanin już nigdy go nie widział i jechał zaś z radością swoją drogą. To jest kolejny opis. Mamy też o tym, jak stróż więzienny w Macedonii przyjął chrzest. Dzieje apostolskie 16:33. Dzieje apostolskie 16 rozdział, 33 wiersz. Czytamy tutaj. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Gdy rozważamy zagadnienie chrztu, to musimy wyodrębnić dwa pojęcia. Chrzest z wody i chrzest z Ducha Świętego. I czytamy, że są zanurzeni w wodzie i są zanurzeni w Duchu Świętym. Ale proszę, zauważcie Państwo, że w dotychczasowych opisach, gdzie czytam na temat chrztu, czytam tylko o chrzcie z wody. To nie jest tak, że z reguły osoby, które były ochrzczone z wody, od razu były ochrzczone Duchem Świętym. Takich opisów mamy znacznie mniej. Opisów, że osoby zostały ochrzczone Duchem Świętym. Korneliusz i to otoczenie jego. Czytamy także o Joannitach, którzy byli naśladowcami prawdopodobnie Apolosa i zetknęli się z Pawłem. A czytamy, że 3000 osób przyjęło chrzest i nie czytamy o tym, żeby byli wtedy ochrzczeni Duchem Świętym. Samarytanie, Szymon, stróż więzienny, Paweł. Nie czytamy, że automatycznie byli ochrzczeni Duchem Świętym. Więc to jest bardzo ważne stwierdzenie, że można było być ochrzczonym i dopiero może przy chrzcie dowiedzieć się, że jest Duch Święty. Filip, gdy chrzcił dworzanina, i gdy mieli tyle czasu na nauczanie, ile ich droga trwała aż do rzeki, to nawet zakładając, że dworzanin był dobrze wczytany w Pismo Święte, a nie za bardzo, jeżeli Izajasza nie rozumiał, chociaż to były czasy jeszcze przed misją Pana Jezusa Chrystusa, czy po misji Pana Jezusa Chrystusa, ale bez upowszechnienia może tak szeroko tego faktu gdzieś tam w Etiopii,
Więc on nie orientował się i może dopiero przy chrzcie usłyszał imię Ducha Świętego. Bo ja sądzę, że chociaż czytamy, że osoby te były ochrzczone w imię Pana Jezusa, to oznacza to, że w formule chrzcielnej pierwszy raz pojawiło się imię Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego apostołowie mówili, że chrzczą w imię Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym z Państwem przeanalizować jeden właśnie taki fragment przedstawiony w Dziejach Apostolskich. W 19 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy właśnie o naśladowcach Apolosa, Joannitach, którzy znali tylko jeden chrzest i czegoś tam nie znali. Prześledźmy ten fragment. Czytam Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. Kiedy apostoł znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł w okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy są tutaj zdziwieni, że oni deklarują, że są ochrzczeni, a nie wiedzą, że jest Duch Święty. Powstało wówczas takie niedomówienie. No to jakim chrztem zostali oni ochrzczeni, jak nie usłyszeli imienia Ducha Świętego? Bo gdyby zostali ochrzczeni chrztem Jezusa Chrystusa, to by słyszeli imię Ducha Świętego. Bo w tej formule jest imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc czytamy dalej. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do Niego. Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli, chrzest Janowy. Chrzest Janowy odnosił się w formule z pewnością do wiekuistego Boga Stworzyciela, ale tam nie było imienia Pana Jezusa Chrystusa. Ale też ta grupa nie znała nauki o Duchu Świętym. Więc powstało, jeszcze raz przytaczam tą myśl, powstało pytanie, jak zostaliście ochrzczeni, że nie usłyszeliście, że jest Duch Święty? Oni mówią, chrzest Janowy, ten chrzest ku pokucie, ku nawróceniu. Bo gdyby usłyszeli, gdyby zostali ochrzczeni chrztem Jezusa Chrystusa, to by znali fakt, to by wiedzieli, że jest Duch Święty. Bo w tej formule jest imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak więc, proszę Państwa, oczywiście później zstąpił na nich Duch Święty, ale proszę zwrócić uwagę, a kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Były wielkie chrzty, gdzie ludzie byli ochrzczeni tylko z wody, w wodzie i byli ochrzczeni tą formą, którą Pan Jezus się posługiwał. Bo nie przypuszczam, aby apostołowie mogli zostawić testamentalne polecenie Jezusa Chrystusa, tą formułę chrzcielną i chrzcić sobie tak dowoli. Nie wyobrażam sobie. I takie stwierdzenie na przykład z Dziejów Apostolskich, że w domu Korneliusza odbył się chrzest i czytamy tutaj i rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Jest to skrótowe wyrażenie myśli chrztu Pana Jezusa Chrystusa. Bo pierwszy raz w formule chrzcielnej pojawiło się imię Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc bywa tak, że niektórzy rozważają tę kwestię i pytają się mnie, pastorze, czy pastor by nas mógł ochrzcić w imię Pana Jezusa? No nie znajduję powodów, żeby chrzcić kogoś tylko w imię Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli Pan Jezus tak wyraźnie przedstawił formułę chrzcielną. A warto, proszę Państwa, odnotować jedną myśl, że w chrześcijaństwie, w tak ważnych sprawach, w sprawach przymierza z Bogiem, nie mogło być dowolności, dlatego że w liście do Efezjan czytamy takie sformułowanie. Pozwólcie Państwo, że
przeczytam ten tekst. List do Efezjan, 4 rozdział, 5 wiersz. Jeden jest Pan, jedna wiara i jeden chrzest. I jeden chrzest. Stąd sądzę, że ten jeden chrzest to jest chrzest przez zanurzenie dorosłej osoby z formułą, którą Pan Jezus Chrystus pozostawił nam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wyobrażam sobie Państwo, że macie wiele pytań może w tej kwestii. Jeżeli zdołam na niektóre z nich odpowiedzieć, to bardzo chętnie. A teraz Państwa zachęcam do zakończenia tego studium i wsłuchania się w piękny utwór, który wybrzmi tutaj w tej kaplicy. Dziękuję.